Pani profesor, moje pytanie jest takie, czy my mamy problem z odpowiedzialnością? Czy rzeczywiście jest tak, że po tych 25 latach możemy powiedzieć, że jako obywatele, jako wspólnota, mamy ten poziom odpowiedzialności na takim poziomie, który pozwala nam spać spokojnie, który pozwala rozwijać kapitał społeczny? Jak pani to ocenia? Wiem, że krytycznie. Znaczy tak, ja powiem, znaczy odpowiedzialność trzeba by zdefiniować. Ja ją definiuję na takie dwa sposoby. Jedna to jest ta przedmiotowa, związana z funkcjonowaniem i przestrzeganiem pewnych norm. A druga to jest podmiotowa, czyli albo normy, które są już zinterioryzowane, albo poczucie odpowiedzialności. Przebieg rozwoju moralnego właśnie przebiega od takiego zewnętrznego przestrzegania norm pod wpływem kar, potem pod wpływem wewnętrznych sankcji, a potem pojawia się, jak mówił Arystoteles czy Tomasz, habitus, przyzwyczajenie, no i poczucie odpowiedzialności jest wewnętrzne. Ja wczoraj miałam zajęcia ze studentami, bardzo dobra zresztą grupa na trzecim roku filozofii. To są młodzi ludzie urodzeni w latach 90. Nie wiem, czy państwo śledzą. Młodzi ludzie teraz się rodzą w latach 90. I oni, chyba później. Tak, w drugiej połowie. Ja zawsze ich pytam o praworządność, o posłuszeństwo prawu. Robimy dialog Crittona i ja mówię, proszę państwa, czy powinniśmy być posłuszni prawu? Czy posłuszeństwo prawu jest naszym obowiązkiem moralnym? Oni odpowiadają, że powinniśmy, bo inaczej nas spotkają różne kary, ale to nie jest nasz obowiązek moralny. Dlatego, że najpierw naszym obowiązkiem jest ocena prawa, indywidualna ocena prawa. Jeśli państwo zadadzą takie pytanie przeciętnemu Niemcowi, to on go nie zrozumie, bo to jest pytanie, które jest tautologiczne. Prawo to jest coś, czemu należy być posłusznym. W Polsce cały czas, oczywiście my się zastanawiamy, skąd to się bierze, z zaborów, z komunizmu, z faszyzmu, lubimy te historyczne wyjaśnienia. Prawo, znaczy cały czas postawy kontestacji prawa, postawy kontestacji norm są uważane za ważniejsze i lepsze niż ich interioryzacja i posłuszeństwo wobec nich. To jest coś bardzo niepokojącego, ale ja bym też chciała powiedzieć o przyczynach tego, bo mi się wydaje, że nim będziemy mówili w ogóle o odpowiedzialności, to trzeba obalić kilka tabu. Ja pracowałam przez wiele lat również, pewno to już nie jest publicznie widoczne, z wieloma grupami zawodowymi, zajmując się właśnie etyką zawodową i pamiętam, że jakaś część z tych grup oświadczała mi na początku, kodeks jakiś etyczny czy dobre praktyki musiał zostać wprowadzony, ponieważ wymagała tego akcesja do Unii Europejskiej. Więc poniekąd była to praca konieczna. Grupy mówiły mi, że one nie potrzebują etyki, dlatego że mają dekalog. Pamiętam świetnie grupę diagnostów laboratoryjnych, która starała się wypracować swoją wewnętrzną etykę. Tam jest dużo ciekawych problemów związanych z ochroną prywatności, ochroną dobra wspólnego i tak dalej. I oni powiedzieli, nie, nic nie potrzebujemy, mamy dekalog. Ja mówię, ale dekalog to jest taki zestaw norm o charakterze leksykalnym, gdzie pierwsze trzy normy dotyczące monoteistycznej wiary w Boga, wiary w monoteistycznego Boga warunkują inne. Czy dobry diagnosta laboratoryjny musi być osobą wierzącą? No nie, wyszło, że niekoniecznie musi. Ateista też może być dobrym diagnostą laboratoryjnym. Prawdziwa debata rozegrała się w obrębie normy niecudzołóż. Czy diagnosta cudzołożnik może być, czy nie może być? Otóż ja daję ten przykład, on jest niby zabawny, ale tak naprawdę chodzi o to, że po to, żeby zająć się etyką, trzeba zrozumieć dwie rzeczy, że etyka jest przedmiotem wiedzy. Ogromnej wiedzy. To jest 2000 lat uprawiania tej dziedziny nauki. Wiele argumentów, wiele teorii, wiele uzasadnień, wiele konsekwencji, które można śledzić związanych z określonymi poglądami. I to jest coś takiego, co niezależnie jakby od wiary powinno być przedmiotem nauki. Wydaje mi się, że to jest problem braku etyki w szkole, etyki rozumianej właśnie w taki sposób, gdzie nie ma moralizmu, ale po prostu przechodzi się przez różne systemy etyki normatywnej, bada się również status teoriopoznawczy, różnego rodzaju stwierdzeń i tak dalej. Efekt, który z tego można mieć, jest takim efektem sokratejskim. Nauczanie etyki uczy zarazem myśleć. Myślenie pełni funkcje normatywne, pełni funkcje moralne. A druga sprawa, że moralność jako zjawisko społeczne ma swoje sfery i sfera moralności domowej i sfera moralności publicznej to są dwie nieco różne sfery, jeśli chodzi o na przykład zakres czy treść funkcjonowania określonych norm. Podstawowe normy domowe to są normy związane z troską, miłością, wdzięcznością i tak dalej, i tak dalej. To są miękkie cnoty. Te cnoty przeniesione w sferę publiczną stają się korupcjogenne. Nie wiem, czy państwo pamiętają wypowiedź
jednego z wicepremierów jakiś czas temu, nieobecnego, który przyłapany przez dziennikarzy na tym, że zatrudnia swoją rodzinę niemal całą na stanowiskach w służbie publicznej, powiedział, a cóż mam robić, rodziny na Madagaskar nie wyślę. Otóż lepiej jest w demokracji wysłać rodzinę na Madagaskar, niż dawać jej stanowiska, które powinny być dostępne w drodze konkursu. Otóż zrozumienie po pierwsze tego, że etyka jest wiedzą, a po drugie, że istnieje coś takiego jak moralność życia publicznego, różna od moralności, która panuje w obrębie życia prywatnego i która tak naprawdę jest po prostu zbiorem określonych ról zawodowych, społecznych i obywatelskich, z którą każda z kolei, z każdą z tych ról związane są określone normy, obowiązki i zakresy różnej odpowiedzialności, wydaje mi się czymś fundamentalnym i dopóki jakby te podstawy w rozumieniu etyki nie zostaną u nas mocno ugruntowane, dopóty ja mam też takie wrażenie, że społeczna odpowiedzialność biznesu będzie tak trochę zawieszona, jako taki rodzaj trochę dziwactwa, trochę amerykańskiego modelu. Chociaż oczywiście ja jestem optymistką, bo jak patrzę się na mojego przyjaciela Bolesława Roka, i pamiętam początki etyki biznesu i pamiętam pierwsze badania z roku 90 z zachodniopomorskiej szkoły biznesu, gdzie było takie proste pytanie o status uczciwości, a odpowiedzi były mniej więcej takie, że pierwszy milion musi być czarny i kto jest uczciwy, ten jest głupi na samym początku i jednak trudne rozmowy pierwsze, bo ja też wtedy uczestniczyłam w takich zajęciach i warsztatach. Pamiętam, że nic tak nie potrafiło rozbawić młodych biznesmenów, jak opowieści o Benjaminie Franklinie na przykład. I wszystkie te drogi biograficzne, bo to jest też możliwa droga wskazywania odpowiedzialnego biznesu, wydawały się co najmniej zabawne. No ale dzisiaj mamy chyba inny problem, bo rzeczywiście biznes się wydaje dość odpowiedzialny na tle norm, jakie mamy. Mniej odpowiedzialne wydają się media, mniej odpowiedzialni wydajemy się my jako obywatele. Pytanie, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić w przestrzeni publicznej inaczej niż poprzez nauczanie etyki i mówienie o tym, że odpowiedzialność jest w końcu w tej chwili centralnym problemem filozofii. To od XX wieku właśnie filozofia zajmuje się głównie odpowiedzialnością, prawda? No z tym bym się oczywiście nie zgodziła, bo filozofia jest w tej chwili bardzo różnoraka. Natomiast ja powiem, no jako akademik, że ja nie widzę innej drogi niż poprzez uczenie się, poprzez uświadamianie, poprzez debatowanie, poprzez dyskusję. Wyobrażam sobie, że w różnych grupach można mówić o pewnych normach, można dochodzić do ich konsensualnej treści, można starać się interioryzować, to musi być nienarzucone, bo wiadomo, że normy, które są przedyskutowane, a tym normom jesteśmy bardziej i chętniej posłuszni. Szczerze powiedziawszy, nie widzę innej drogi niż taka droga intelektualna. Oczywiście moim marzeniem jest to, że i jestem w stanie coś takiego przygotować, zresztą zrobiłam to, że młodzi ludzie od przedszkola mają po prostu etykę w szkole, a właściwie nawet nie etykę, tylko ja bym połączyła to z edukacją obywatelską i z filozofią, czyli mają taki przedmiot, gdzie uczą się formułować swoich własnych poglądów, gdzie śledzą ich konsekwencje, gdzie uczą się zabierać głos w debacie, gdzie widzą, co się dzieje, kiedy ma się określone poglądy, gdzie widzą konsekwencje łamania pewnych norm, gdzie potrafią ważyć, że złamanie pewnych norm per saldo w dłuższym odcinku czasu jest mniej opłacalne niż ich respektowanie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem przekonana, że tego w jakimś sensie można się nauczyć. Mam takie doświadczenie, przez rok pracowałam, przez cały rok, kiedy Zbyszek Bujak był szefem CEU, tuż przed wejściem Polski do Unii. To była wtedy duża wymiana kadr w cłach i myśmy przez rok pracowali robiąc warsztaty, tak żeby przygotować grupę specjalistów i trenerów, żeby ona potem sama już... I myślę, że to się udało. Ostatnio się dowiedziałam, że te kodeksy dobrych praktyk cały czas tam funkcjonują, kodeks funkcjonuje, jak również, co jest najważniejsze, funkcjonują warsztaty, bo też wiemy, że mamy taki zwyczaj, że w wielu miejscach tworzy się różnego rodzaju kodeksy, czy jakby nazwać ten materiał, po czym domaga się złożenia podpisu pod tym dokumentem i pozostaje się przy takim traktowaniu etyki, które jest najbardziej zabójcze, to znaczy deklaratywnym. Deklaruje się pewne wartości, my bardzo chętnie to robimy. Bronimy pewnych wartości, gotowi jesteśmy oddać życie za pewne wartości. Natomiast kiedy proszę moich studentów czy ludzi, z którymi pracuję, żeby mi zdefiniowali pojęcie uczciwości i dobroci, czy człowiek dobry to jest ten sam, co człowiek uczciwy, czy lepiej być dobrym, czy uczciwym i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi o
doprecyzowanie pewnych ważnych pojęć. Podobnie jak z pojęciem odpowiedzialności, to już są kłopoty. To jest jednak kwestia pewnej wiedzy. Wydaje mi się, że bez tej wiedzy, bez edukacji podstawowej i bez zrozumienia wagi moralności życia publicznego, nie tylko w biznesie, ale również w obrębie życia obywatelskiego, nie posuniemy się z tym dalej. Chociaż oczywiście będziemy coraz bardziej wyspecjalizowani, jeśli chodzi o CR i tak dalej. Na pewno jest to dla nas wszystkich, proszę Państwa, wyzwanie. Bardzo dziękuję Pani Profesor, że była dzisiaj Pani z nami.